Umawiamy się, że co 10 minut zdejmuje jedną czynnikę. Ale uwaga, jestem bardzo grubo ubrany. Nie powinienem skończyć tak. Szanowni Państwo, Marcin w swojej części wspomniał o życiu intymnym roślin. Ja w swojej prezentacji chciałbym opowiedzieć Państwu troszeczkę więcej o życiu intymnym ptaków. W swojej prezentacji na początek chciałbym króciutko opowiedzieć Państwu o tym, jak zbudowany jest organizm układ rozrodczy ptaków. Później opowiem Państwu o tym, jak wyglądają zaloty. W następnej części przejdziemy do tego, jak wygląda seks ptaków. Później powiemy sobie o systemach reprodukcyjnych i zastanowimy się, czy ptaki są faktycznie monogamiczne. I na sam koniec spróbujemy odkryć świat strat, który, jak się okazuje, w świecie ptaków istnieje i jest całkiem nieźle rozbudowany. Podobnie tak jak my, ptaki są organizmami rozdzielnopłciowymi, czyli panowie, samce produkują dużą liczbę plemników, natomiast panie, samice produkują droższe komórki jajowe. Ten układ rozrodczy u ptaków znajduje swoje zakończenie w tym samym miejscu, czyli w kloace. Jest to też to samo miejsce, w którym kończy się układ wydalniczy ptaków i którędy wydalany jest przez nie kałącz. Inaczej niż w systemie determinacji płci, który występuje u nas, mianowicie w systemie XY, gdzie to plemnik odpowiada za to, jaka płeć powstanie u potomstwa, ptaków, czyli w systemie ZW, to komórka jajowa będzie decydować o tym, jaką płeć będzie posiadać potomstwo. I inaczej niż u nas, to panowie są homogametyczni, czyli posiadają dwa chromosomy ZZ, natomiast samice są heterogametyczne i posiadają dwa chromosomy różne, czyli chromosomy Z i W. Męski układ płciowy jest układem parzystym. Znajdują się w nim dwa fasolowate jądra, pod spodem schowane są na jądrza i nasieniowody, którymi do kloaki uwalniane jest nasienie. Aż 97% gatunków ptaków nie posiada penisów. Musimy pamiętać o tym, że penis w rozumieniu ptasim jest trochę innym tworem niż penis ssaczy, ponieważ jest tworem kloakalnym, który wynicowuje się z wnętrza zwierzęcia, nie posiada specjalnych przewodów umożliwiających transport moczu czy spermy i wygląda taki penis mniej więcej tak. W tej wąskiej grupie ptaków, czyli w tych 3%, znajdują się te ptaki, które wymieniłem tutaj Państwu na slajdzie. Są pośród nich jedne z najbardziej prymitywnych, a jednocześnie najstarszych ewolucyjnie, czyli ptaków paleognatycznych. Ptaki wróblowe jest to grupa ptaków, która z jednym wyjątkiem penisów nie posiada i stąd przypuszcza się, że to posiadanie penisów przez ptaki było cechą pierwotną, a w toku ewolucji doszło do zaniku. Gatunkiem, który może pochwalić się jednym z najdłuższych penisów, jest samiec południowoamerykańskiej kaczki, sterniczki argentyńskiej. Zgodnie z badaniami penis po wysunięciu się może mierzyć ponad 40 cm długości i co ciekawe, jest to równowartość długości ciała zwierzęcia. U pań układ płciowy jest zredukowany i znajduje się tylko po lewej stronie. W jego skład wchodzą jajniki, które produkują komórki jajowe. Jajowód, który wychwytuje te komórki i w którym dochodzi do zapłodnienia, czyli połączenia plemnika z komórką jajową i kończy się podobnie, tak jak już powiedziałem, w przypadku panów w kloacji. Samice posiadają taką zdolność kontrolowania zapłodnienia. Po kopulacji mogą one magazynować spermę w tak zwanych pęcherzykach nasiennych, w których jest
temperatura o 4 stopnie niższa względem temperatury ciała i przynajmniej w teorii przed powstaniem jaja musi dojść do zapłodnienia, więc każdy piskle znajdujący się w gnieździe może mieć innego ojca i jak zaraz Państwo się przekonają, w rzeczywistości bardzo często tak jest. Nim jednak dojdzie do samej kopulacji, musi zostać dokonany wybór. Panowie produkują tanie plemniki, stawiają jednak na liczbę, natomiast panie stawiają jednak na jakość, produkują komórki jajowe, które są droższe w produkcji i ponieważ ten koszt energetyczny jest wyższy po stronie samic, to one dokonują selekcji samców, a to panowie w świecie ptaków będą musieli zabiegać o względy samic. No i okazuje się, że te zachowania tokowe u ptaków są bardzo silnie rozwinięte. Samica, obserwując samca, będzie dokonywać wyboru, będzie decydować się na związek z nim. Jest to dla niej sygnał o tym, czy dany partner posiada odpowiednią kondycję, czy będzie w stanie zaopiekować się potomstwem, czyli wykarmić ją i ich młode. Sposobów na zwabienie partnerki jest bardzo wiele. Teraz przejdziemy do części dotyczącej zalotów ptaków. Podobnie jak ma to miejsce u nas, można w sposób fizyczny postarać się o to, aby zdobyć partnerkę, tak jak czynią to kuraki czy bataliony, które występują na tokowiskach, czyli takich arenach, na których gromadzą się samce. Te, które są najsilniejsze, gromadzą się w centrum takiej areny. Tam dochodzi bardzo często do bezpośrednich, nieraz bardzo krwawych konfrontacji. Słabsze osobniki stoją z brzegu. Takie areny przyglądają się, a gdzieś jeszcze bardziej z tyłu schowane są samice, które obserwując poczynania samców będą dokonywać wyboru przyszłych ojców. I w tym wypadku, czyli w przypadku i batalionów, i kuraków, po samym akcie, kiedy samica podejmie już decyzję, oddala się i samodzielnie będzie ona zakładać gniazdo i odchowywać młode. Można walczyć na specjalnych arenach, ale można też samemu skonstruować sobie scenę, tak jak czyni to Mirogon Wspaniały, który uprząta fragment australijskiego lasu, by tam wystąpić i zaprezentować swoje wdzięki. Jak zaraz Państwo też zobaczycie i usłyszycie, wykorzystuje on szereg bardzo różnych dźwięków, stara się naśladować nie tylko gatunki, które usłyszał, ale również dźwięki otaczające go na co dzień. Oprócz tego, że samiec będzie śpiewał, widzą Państwo, to jest uprzednięta arena. Podobnie jak ma to miejsce u pawi. No i słyszeli Państwo, że te rodzaje dźwięków wydawane przez Lirogona Wspaniałego są naprawdę różne, łącznie z odgłosem piły mechanicznej i piłowania drzew, które znajdują się w lesie. Czymś, co jest chyba najbardziej charakterystyczne, jeżeli chodzi o świat ptaków, coś, co bardzo lubimy, szczególnie wiosną, kiedy ptaki zaczynają śpiewać. Może dam moment, żeby się zapoznać z rysunkiem. No jest to jeden z lepszych rysunków, który moim zdaniem bardzo dobrze oddaje świat ptaków. Jest śpiew, drodzy Państwo. Śpiew po pierwsze jest informacją dla potencjalnej partnerki o tym, jaką kondycję posiada dany samiec. Na przykład u kosów, jak pokazują badania, z roku na rok piosenka staje się coraz bardziej skomplikowana, a samiec odnosi coraz większy sukces reprodukcyjny, zdobywając
lepsze wybranki. Po drugie, śpiew ma być też informacją dla potencjalnych rywali, że rewir jest zajęty, że jest to mój teren, nie zbliżaj się. I trzecia rzecz, śpiew umożliwia ptakom uniknięcie bezpośredniej konfrontacji. Do walki dochodzi naprawdę bardzo sporadycznie u ptaków śpiewających, a to dlatego, że ptak mógłby doznać kontuzji, a w najgorszym wypadku mógłby zginąć, a to uniemożliwia rozmnażanie. Można śpiewać pieśni, bardzo oczywista rzecz. Można śpiewać pieśni, a jeżeli nie potrafi się śpiewać, to można bębnić. Ten odgłos, który Państwo słyszą, to jest bębnienie. Jeszcze raz. Pierwszy odgłos, który Państwo słyszeli, ornitolodzy określają mianem szczekania i jest to głos, który raczej wyraża emocje dźwiękowe, a nie prowadzi w sposób bezpośredni do wybrania partnerki. Natomiast to bębnienie jest tym sygnałem, który ma przywabiać potencjalnych partnerów. Dzięcioły duże między innymi, to gatunki bardzo terytorialne, broniące swojego terytorium i para, która się zawiązała, aktywnie broni swojego terytorium i bębnią oboje partnerzy. Jeżeli nie jesteśmy w stanie pięknie zaśpiewać, nie potrafimy bębnić, możemy obdarowywać się różnymi podarunkami, tak jak czynią to na przykład modraszki. Z punktu widzenia samicy obdarowywanie jest o tyle ważną rzeczą, że zdobywa ona bardzo cenne substancje, ponieważ za chwilę będzie musiała włożyć bardzo dużo energii w to, żeby złożyć, zależy od gatunku, jedno jajo, może być to kilka jaj. Bardzo często sumaryczna masa jaj w lęgu przewyższa masę samicy. W ciekawy sposób to ofiarowywanie podarunków odbywa się u jemiołuszek, gdzie partner przylatuje do partnerki, siada obok niej na gałęzi, trzyma w dziobie soczysty owoc i próbuje go wręczyć. Partnerka go przejmuje, po czym odskakuje, żeby za chwilę znowu doskoczyć do partnera i przekazać mu to. I ten rytuał może powtarzać się wielokrotnie, ale najczęściej prowadzi ostatecznie do kopulacji i do tego, że ptaki mają wspólnie potomstwo. Jeżeli nie potrafimy śpiewać, jeżeli nie potrafimy bębnić, nie potrafimy walczyć, zawsze możemy zaprezentować się w partnerce na parkiecie, tak jak czyni to gorzyk czerwonogłowy występujący w Ameryce Środkowej i Południowej. Możemy tańczyć w sposób synchronizowany, tak jak czynią to perkozy dwuczube. Zamieściłem tutaj nagranie naprawdę bardzo stare, pochodzące z 1931 roku. Mamy parę perkozów i to, co jest charakterystyczne, to to synchroniczne poruszanie głowami. Za chwilę będzie kolejny fragment innego klipu, gdzie ptaki będą trzymać w dziobie fragment swojego gniazda, co też jest bardzo symboliczne, bo to jest taki sygnał dla partnera, partnerki, że chce założyć z Tobą gniazdo. Oto przyniosłem Ci też w pewnym sensie podarunek. Zbuduj to gniazdo razem ze mną. Synchronizacja też jest bardzo istotna u perkozów i w ogóle u ptaków, u których ta ma ona miejsce, ponieważ ptaki upewniają się we właściwym wyborze. I co ciekawe, perkozy w odróżnieniu na przykład od kaczek muszą skonstruować swego rodzaju tratwę, takie pływadełko, czyli konstrukcję, która umożliwi im kopulację, ponieważ w odróżnieniu od kaczek samica inaczej by utonęła, ale ta konstrukcja z reguły nie pełni później funkcji gniazda, tylko ma służyć do tego, żeby ptaki mogły kopulować.
Kolejnym sposobem na to, żeby zaimponować partnerce, jest odbycie tak zwanego lotu tokowego, tak jak ma to miejsce na przykład u błotniaka łąkowego czy czajki, ale bardzo ciekawy lot tokowy odbywa się u krzyków. Są to ptaki bekasowate, samiec wzbija się na wysokość mniej więcej 10 metrów, zaczyna krążyć, ruchem wznoszącym nabiera wysokości i opadając, pikując pod kątem około 45 stopni, rozpościera swoje, swój ogon i ustawia skrajne sterówki, czyli pióra w swoim ogonie, prawie pod kątem prostym względem ciała i w wyniku oporu powietrza dochodzi do wygenerowania bardzo charakterystycznego właśnie dla krzyka odgłosu, który brzmi tak. Jeszcze raz. I to, co jest ważne, drodzy Państwo, to to, że ten dźwięk jest generowany przez pióro, a nie przy użyciu, przepraszam mówiąc kolokwialnie, ptasiej paszczy. Można też zaprosić partnerkę do ptasiego M1, które skonstruuje się samodzielnie, tak jak czynią to remizy czy altanniki. Remizy budują przepiękne gniazda, które umieszczają na końcu bardzo cienkich gałęzi. Są to konstrukcje zbudowane głównie z włókien, topoli i wierzby. To panowie zajmują się budową. Trwa ona około 3 tygodni i z reguły samiec buduje zdecydowanie większą liczbę samic niż jest dostępna aktualnie w jego rewirze. A panie, dokonując inspekcji, będą decydowały się na to, czy zamieszkają w tym domu, czy nie. Inspekcji dokonują też samice altanników. To jest grupa ptaków występująca w rejonie Nowej Gwinei i Australii, gdzie panowie budują czasami naprawdę wysokie, jak na ptasie standardy, konstrukcje mogące mierzyć nawet metr. Często przypominają one chatki, mają daszek, mogą też wyglądać trochę jak korytarze, którymi samica wchodzi i dokonuje inspekcji. Samce bardzo często przyozdabiają te konstrukcje, korzystając na przykład z piór, z kwiatów, z kamyków, czy jak się okazuje, coraz częściej z różnych plastikowych elementów, które mają zainteresować samicę, zwabić ją do tej altanki. No i podobnie tak jak w świecie kuraków, po populacji samica oddala się, by samodzielnie opiekować się potomstwem. Świat przyrody jest tak skonstruowany, że najczęściej nie ma nic za darmo i ptaki muszą włożyć naprawdę dużo energii, jak się Państwo przed chwilą przekonali, w to, żeby w ogóle partnera czy partnerkę znaleźć, ale ponoszą też ogromne ryzyko i koszty. W trakcie, a w zasadzie tuż przed rozpoczęciem sezonu lęgowego, w wyniku działania hormonów bardzo intensywnie rozrastają się jądra u samców i w przypadku niektórych gatunków mogą one stanowić kilka procent masy ciała. Jest to całkiem dobry wynik, biorąc pod uwagę to, że ptaki za wszelką cenę starają się obniżyć masę swojego ciała. Czyli taki samiec, inwestując w te duże jądra, zmusza się do tego, aby je później dźwigać i zużywać dużo energii. Jest też o tyle niebezpieczny, że ptaki oddane sobie są mniej ostrożne, mogą zostać upolowane przez jakiegoś drapieżnika. Akt to także moment, w którym oprócz gamet można sobie przekazać szereg różnych chorób, grzybów, wirusów, bakterii czy pasożytów. Skoro koszty są tak ogromne, drodzy Państwo, to dlaczego ptaki w ostatecznym rozrachunku decydują się na kopulację? Ano dlatego, że nadrzędnym celem większości, jeżeli nie wszystkich organizmów, które występują na Ziemi, jest przekazać swoje geny, posiadać potomstwo i zachować ciągłość populacji. Sam akt prowadzi do tego, że tworzy się nowy organizm, który posiada całkowicie nową, unikalną kombinację genów i prowadzi to właśnie do stworzenia tego nowego organizmu.
A rozdzielną płciowość, o której wspomniałem Państwu na samym początku, znacząco zwiększa szanse na to, żeby ta kombinacja była jak najbardziej urozmaicona i jak najbardziej unikalna. Ptaki robią to na drzewach, mogą robić to na ziemi, mogą robić to na wodzie, tak jak robią to kaczki, mogą robić to wyjątkowo w powietrzu, tak jak czynią to jeżyki. Sam kiedyś w ogrodzie widziałem raz w życiu populację jeżyków, która jest bardzo krótka. No i ptaki nie są raczej wirtuozami seksu. Ptasia kamasutra ogranicza się w zasadzie do jednej pozycji, w której samiec skakuje na samicę, dochodzi do tak zwanego pocałunku kloakalnego, no i w wyniku tego pocałunku samiec przekazuje nasienie samicy. W wyniku działania hormonów bardzo często kloaka, nawet u ptaków wróblowych, które nie posiadają penisów, jest na tyle wynicowana, że jest samiec w stanie się delikatnie wsunąć do kloaki samicy po to, by przekazać jej nasienie. Wiemy już, że trzeba ponieść ogromne koszty. Trzeba naprawdę dużo energii, dużo czasu włożyć w to, żeby móc się rozmnażać. I takim ciekawym przykładem jest pokrzywnica, która cechuje się kilkoma rzeczami. Po pierwsze, w świecie ptaków jest znana z tego, że jej stosunek jest wyjątkowo krótki i trwa tylko 300 sekundy. Po drugie, to samica jest tą, która w sposób aktywny zabiega o samca, nadskakując mu, eksponując swoją nabrzmiałą kloakę i zachęcając go do tego, żeby odbył z nią kopulację. Przy okazji samice mogą robić to nawet do 30 razy dziennie. Ptaki zdecydowanie wolą robić to krótko, ale często. A jak pokazują badania, zdarza się najczęściej tak, że samica zalicza wszystkich partnerów z okolicy. Inne badania pokazują, badania genetyczne nam to umożliwiły, że u pokrzywnicy obecny jest w zasadzie każdy możliwy system rozrodczy. Począwszy od monogamii, gdzie mamy jednego samca i jedną samicę, przez poliandrię, gdzie mamy jedną samicę i dwóch lub więcej samców, poligynię, gdzie mamy jednego samca i wiele samic, po poligenandrię, gdzie mamy dwóch lub więcej samców i dwie lub więcej samic. Jedną z metod na to, aby pokonać potencjalnych rywali i być ojcem jak największej liczby piskląt, jest prowadzić walkę, ale nie w sposób, trudno mówić to o sposobie bezpośrednim, ale tocząc wojnę plemników. Bardzo pomocne są w tym wielkie jądra, ponieważ umożliwiają one produkcję dużej liczby plemników. U wróbla na przykład, poza sezonem lęgowym, jądra mają wielkość zbliżoną do wielkości główki zapałki, natomiast w wyniku pracy hormonów w sezonie lęgowym rozrastają się one do wielkości ziarna fasoli. Jeszcze lepszym wynikiem może pochwalić się płochacz halny, który jest kuzynem pokrzywnicy. Tam w wyniku działania hormonów samiec będzie dźwigał jądra ważące około 8% masy swojego ciała i gdyby przyłożyć to na ludzki standard, to przeciętny mężczyzna ważący 78 kg nosiłby jądra ważące 6 kg, czyli 50 razy cięższe niż są w rzeczywistości. Ale to i tak nie jest najlepszy wynik, ponieważ przepiórka japońska po zakończonym rozroście jąder samce u samców jądra stają się 375 razy większe i z 8 mg ważą 3000 mg, czyli 3 gramy. I tak jak Państwu powiedziałem, te wielkie jądra służą głównie do tego, aby produkować ogromną liczbę plemników i te plemniki będą w stanie rywalizować wtedy z plemnikami potencjalnych rywali. Dla przykładu znów
przeciętnym ejakulacie mężczyzny znajduje się około 180 milionów plemników, natomiast w ejakulacie drobnego wróblaka kostki wspaniałej jest tych plemników aż 8 miliardów. No i skoro wkładamy tak dużo energii w to, żeby mieć te wielkie jądra, no to musimy zadać sobie pytanie, czy ptaki są w stanie odczuwać przyjemność. Bo wolik czerwono-dzioby, to jest głowa samca, jest tym gatunkiem, który wyróżnia się w świecie ptaków wróblowych tym, że posiada coś, co przypomina penisa. Jest to do tej pory jedyny znany gatunek pośród ptaków wróblowych, który go ma. To jest mięsisty wyrostek, który przed wejściem do kloaki jest umocowany, ma przeciętnie długość około 2 cm i można go porównać do naszego palca. No i naukowcy obserwujący bawoliki w ich naturalnym afrykańskim środowisku, zainspirowani ich ogromnym temperamentem, postanowili zbadać, do czego tak naprawdę ten penisokształtny twór służy. Obserwowali je w warunkach zamkniętych, w wolierze. Okazało się, że wyrostek nie jest wcale wprowadzany do kloaki samicy. No i obserwując ten ogromny potencjał, który drzemał w tych ptakach, naukowcy wymyślili kolejny wariant doświadczenia, a mianowicie zdecydowali się masować przydatek bawolika, trzymając go na ręku. No i okazało się, że po 25 minutach masowania, w wyniku gwałtownego ściśnięcia, otrzymali niesamowite efekty, ponieważ trzepot, smachanie skrzydłami zmalało do trzepotu, przez ciało zwierzęcia przeszła fala dreszczy, tak przymknął oczy, zacisnął palce na palcach badacza, no i w ogólnym rozrachunku doszło do ejakulacji. Jest to w zasadzie jedyny znany przypadek w świecie ptaków, gdzie można zaobserwować zachowanie zbliżone do zachowania występującego u nas. No i naukowcy poszli o kolejny krok dalej i postanowili pod mikroskopem zbadać ten twór. Okazuje się, że penisokształtny twór posiada zakończenia nerwowe, posiada też tak zwane ciałka Herbsta, które umożliwiają zwierzęciu odczuwanie, pozwalają mu czuć. Zdecydowanie większą liczbę tych ciałek posiadają panowie niż panie. Panie też posiadają te wyrostki, ale są one krótsze. No i zaczęto się zastanawiać, do czego on w takim razie służy, po co ewolucja wymyśliła i stworzyła taki penisokształtny twór. Naukowcy przypuszczają, że po pierwsze i najważniejsze chyba, u bawolików występuje wojna plemników. Te sekcje wykazały, że ptaki mają faktycznie całkiem spore jądra, więc ten penis powstał najprawdopodobniej po to, żeby samiec mógł usiedlić samicę i wmówić jej, że to on powinien zostać ojcem jej dzieci. Kopulacja trwa wyjątkowo długo, bo aż 30 minut, co jest raczej niespotykane w świecie ptaków, więc w wyniku tego bliskiego kontaktu, długiej stymulacji, tego, że ptaki najprawdopodobniej mogą odczuwać przyjemność, samiec jest w stanie przekonać samicę do tego, że on jest najlepszym wyborem. W odróżnieniu od ssaków, gdzie aż około 90% gatunków jest uznawane za gatunki poligamiczne, ptaki uznawane są za monogamistów. Przy czym musimy pamiętać, że monogamia w rozumieniu ptasim jest czymś zupełnie innym, ponieważ nie oznacza to, że posiadam partnerkę i mam wyłączność na odbywanie stosunków z nią. Wspólnie możemy budować gniazdo, możemy posiadać pisklęta, ale jak się okazuje, w świecie ptaków poszukiwanie i dążenie do kopulacji z jak największą liczbą partnerów, partnerek jest dosyć popularne.
możemy wydzielić w zasadzie dwa takie podstawowe rodzaje monogamii. Pierwszy z nich to monogamia reprodukcyjna, gdzie partnerzy mają wyłączność na stosunek, ale nie budują wspólnie gniazd i nie opiekują się wspólnie pisklętami. Natomiast w przypadku monogamii ekonomicznej oboje partnerzy budują wspólnie gniazdo, opiekują się pisklętami, ale najczęściej zarówno samiec, jak i samica dążą do ekstra kopulacji. Fałszywa monogamia, bo tak możemy ją chyba nazwać, wyewoluowała u ptaków dlatego, że to oboje partnerzy są potrzebni do tego, żeby opiekować się potomstwem. Naprawdę wąska grupa ptaków opiekuje się w pojedynkę. Pokażę Państwu taki przykład. A typowymi monogamistami są ptaki, które są duże, które są długowieczne, jak te, które zamieściłem tutaj na slajdzie. Takim ciekawym przykładem tej monogamii są łabędzie czarnodziobe pochodzące z rezerwatu Slimbridge, który znajduje się na zachodnim wybrzeżu Anglii. Odkąd powołano ten rezerwat, czyli w 1940 roku, z tych danych, do których udało mi się dotrzeć, w wyniku badań około 200 par naukowcy stwierdzili tylko dwa rozwody. Monogamia bardzo służy łabędziom. To są gatunki, które mają coś, co przypomina nasze narzeczeństwo, czyli czas, po którym, pomimo że ptaki są ze sobą wspólnie i kopulują, to nie mają potomstwa. A jak się okazuje, im dłużej para się zna, tym lepiej później wychodzi jej odchowywanie potomstwa. Ci najwierniejsi, najbardziej czuli, tracili, raczej do rozwodu dochodziło tylko i wyłącznie w wyniku śmierci jednego z partnerów w związku, a są to na tyle emocjonalne ptaki, że potrzebują dwóch, trzech, a jak się okazuje czasami nawet 8 lat do tego, żeby znaleźć sobie kolejnego partnera, partnerkę, a później znowu kilka lat na to, żeby się lepiej poznać. Jak się okazuje, powiedziałem Państwu, że w świecie ptaków zdrada jest czymś normalnym i dzięki badaniom genetycznym odkryto, że gatunki do tej pory uznawane za typowo monogamiczne, w ich gniazdach bardzo często zdarza się tak, że pisklęta znajdujące się w lęgu posiadają innych ojców. Trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje. Zgodnie z teorią dobrych genów, samica, która zwiąże się z samcem, który, mówiąc kolokwialnie, nie rokuje, czyli który ma słabą kondycję, samica uzna, że jest on za mało atrakcyjny, będzie dążyć do dodatkowych kopulacji z innymi partnerami po to, żeby pozyskać lepsze geny od nich. No i jak się okazuje, w świecie ptaków to panie starają się w sposób aktywny pozyskiwać nowych samców, a panowie tylko na tym korzystają. Dlaczego one rozglądają się za tymi atrakcyjnymi samcami? Ano dlatego, że chcą one pozyskać jak najlepsze geny dla swoich dzieci, wiążąc się z atrakcyjnym samcem, będą one miały potomstwo, które potencjalnie też będzie atrakcyjne, więc w kolejnych pokoleniach geny będą mogły wędrować w dużo większą liczbę miejsc, niż gdyby związały się z samcami mniej atrakcyjnymi. W świecie zwierząt związki jednopłciowe są stosunkowo popularne. Naukowcom trudno jest podać jednoznaczne wytłumaczenie, dlaczego ptaki czy w ogóle zwierzęta wiążą się w takie związki jednopłciowe, a to dlatego, że z punktu widzenia ewolucji nie ma to najmniejszego sensu, ponieważ nie prowadzi to w sposób bezpośredni do reprodukcji, czyli przekazania swoich genów. Ale jak pokazuje przykład albatrosów ciemnolicy, które żyją na jednej z hawajskich wysp Oahu, aż 31% par stanowią tam jednopłciowe związki samic, czyli female.
Populacja ta cechuje się tym, że po pierwsze jest bardzo duża imigracja, czyli napływ samic na tę wyspę, a w wyniku tej imigracji zachwiana jest proporcja płci w tej populacji na rzecz pań, których jest 60%, panów tylko 40%. Jak pokazały długotrwałe badania, po pierwsze samice z tych związków posiadają gorszą kondycję, po drugie sumarycznie wyprowadzają one dużo mniej młodych, a młode te są w gorszej kondycji. Naukowcy próbują to tłumaczyć tym, że samice decydujące się na założenie związków jednopłciowych ponoszą dużo większe koszty związane z wychowaniem młodych, ponieważ samica, która jako pierwsza zdecyduje się usiąść na jajach, przez czas około 3 tygodni nie będzie mogła się ruszyć z gniazda, nie będzie mogła uzupełnić braków energetycznych, nie będzie wędrować na oceaniczne żerowiska i w wyniku tego odczuwa ona ogromny stres. Musimy pamiętać, że w przypadku związków dwupłciowych ta czynność z reguły spoczywa na panach i to panowie jako silniejsi opiekują się na tym pierwszym etapie jaj. Bardzo często zdarza się, że te związki jednopłciowe samicy i drugiej samicy powstają właśnie w tych populacjach, które mają zachwiany ten stosunek płci i najprawdopodobniej u albatrosów ciemnolicy ten odsetek pary jest duży właśnie dlatego, że dochodzi do ciągłych i dynamicznych fluktuacji wewnątrz populacji związanej właśnie z różnicą pomiędzy liczbą dostępnych samców a dostępnych samic. No i zbliżamy się, drodzy Państwo, powoli do końca. Został nam jeszcze jeden dosyć pikantny element w życiu ptaków dotyczący zdrady. Wodniczka jest tym gatunkiem, o którym już Państwu mówiłem, gdzie to na samicy spoczywa obowiązek odchowania młodych. Tutaj obowiązuje zasada każdy z każdym. Panowie prowadzą wojnę plenników. W trakcie sezonu lęgowego muszą oni zdobyć jak największą liczbę partnerek. Okazuje się, że kopulacje u wodniczek też są stosunkowo długie, ponieważ trwają nawet 20 minut, a nie sekundy czy ułamki sekund. Jest to związane z tym, że ptaki te występują na trudno dostępnych, bagiennych łąkach, kopulują gdzieś bliżej ziemi, schowane w różycach, a dodatkowo tak bogate środowisko, w którym spotkać można mnóstwo owadów, umożliwia samicy to samodzielne wychowanie potomstwa. Epoletnik krasnoskrzydły to gatunek ptaka, u którego samiec, podobnie jak remis, będzie budował wiele gniazd, będzie starał się zwabić jak największą liczbę samic i jak pokazują badania, 1 na 5 piskląt w gnieździe ma innego ojca, a tym ojcem najczęściej jest sąsiad. Przeprowadzono taki wniosek z tego, że musimy uważać na naszych sąsiadów. Inne badanie epolotnika, w którym dokonano wazektomii, czyli podcięcia nasieniowodów u samców, pokazał, że pomimo tego, że samce były bezpłodne, to samice i tak odchowywały potomstwo, a panowie, pomimo tego, że to potomstwo nie należało do nich, i tak aktywnie uczestniczyli w odchowywaniu młodych. Muchołówka żałobna, którą widzicie Państwo tu na zdjęciu, to gatunek, gdzie samiec stara się zdobyć jak największą liczbę samic. W chwili, kiedy będzie już miał pierwszą samicę, kiedy będzie składać ona jaja, on zacznie aktywnie szukać kolejnej partnerki. Kiedy druga partnerka zacznie składać, może on zdecydować się na powrót do pierwszej i pomóc jej odchować młode. Zdarza się często, że nie wraca, w sposób aktywny stara się pomagać zarówno pierwszej, jak i drugiej partnerce, ale jeżeli będziemy mieć do czynienia z naprawdę i dobre geny, to może się zdarzyć, że w jednym sezonie lęgowym będzie on w stanie odchować, będzie on w stanie założyć aż 3 związki.
Mam nadzieję, drodzy Państwo, że zarówno dr Marcin Zych, jak i ja pokazaliśmy Państwu i zainspirowaliśmy Państwa do tego, a być może już część rzeczy Państwo wiedzieliście. I mamy nadzieję, że jutro w trakcie Dnia Zakochanych dokonacie Państwo właściwego wyboru i spędzicie ten dzień z wyjątkową osobą. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.